Mmm, ale to dobre. Uuu, uuu, ojoj, ale to pachnie. Witamy Was serdecznie ponownie na naszym kanale. I dzisiaj e, jestem Szekirą. Pofalowałam sobie te włosy. Nie wiem, czy mi się to podoba, ale stęskniłam się. E, pokażę Wam tutaj e, tą fryzurę, którą kiedyś nosiłam, i powiem Wam, że stęskniłam się za falownicą i ogólnie za tą fryzurą, i stwierdziłam, że. W sobotę, czyli tego dnia, którego oglądacie ten film, idę coś zrobić z tymi moimi włosami pod spodem. Więc w kolejnym filmie zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo powiem Wam, że no, ta, tak jak to u mnie to bywa, tymi włosami również zaczęłam się nudzić. Ale dzisiaj i o tym, dzisiaj zajmiemy się najnowszą kolekcją od Klaresy, która powstała przy współpracy z Klaudią Cukierpuder. Co, skarbusz? Jeszcze, jeszcze słapkułeków. Masz tam jeszcze słapkułki. I od razu zaczniemy od przybliżenia, i e, muszę się już e, przypudrować, bo jak widać, e, mam nałożony podkład, e, mam e, brwi, mam. E, Korektor pod oczami, i korektor oraz baking nosa mam przypudrowane, ale reszta twarzy nie jest przypudrowana, i właśnie dlatego muszę się uśpieszyć, ponieważ pierwszym produktem do przetestowania będzie Puder Sugar Powder Claudia Cukier Puder i to jest puder sypki rozświetlający. Tutaj, oczywiście, mamy naklejkę w środku. I ogólnie, w tej kolekcji, mamy puder paletę do oczu, tuż do rzęs oraz błyszczyki, więc przypuszczam, że dzisiaj w miarę szybko ogarniemy ten temat, ale będę chciała nadrobić czas antenowy w następnym filmie, ale najpierw się przypudruję. Uuu, uuu ojoj! To pachnie, to pachnie słodko, jakby... Nie wiem, czy to jakieś cukierki, guma balonowa, czy wata cukrowa. O, oh, wow! Ładnie pachnie. I jak widać, jest to w takim delikatnie różowym kolorze, ale miejmy nadzieję, że będzie to wychodzić transparentnie. I widać w tym pudrze drobinki. Ale to pachnie. O! Inaczej, jak mamba. O! Mmm! Ok, trochę rozjaśnia, powiem Wam, że wygładza, oczywiście róż i brązer to są kremowe produkty z Glam Shopu, tu se to później przylepię, zresztą później te włosy i tak zdejmuję, więc nie zwracamy uwagi, jeżeli gdzieś tu coś lata. Jezu, jak ten puder pachnie! Mhm. Jak laleczka wyglądam teraz? I czoło. Ok, to jest puder, który tak optycznie wygładza. Robi efekt takiego delikatnego matu, ale ma właściwości właśnie rozświetlające. Mo może tego nie widać w kamerze, ale ma właściwości delikatnie rozświetlające dzięki temu, że w środku są drobinki. Więc przypuszczam, że to powinno sprawdzić się. Nie tylko na cerze normalnej i suchej, ale również zaryzykowałabym stwierdzenie, że Mieszana, bądź nawet tłusta, może spróbować tego pudru. I najlepsze jest to, że takiego właśnie jak patrzyłam. To, e, jeżeli byście chcieli kupić całą tą kolekcję, to cała kolekcja na stronie SugarPowder.pl kosztuje 156 zł, a puder z kolei kosztuje 33 zł. 32,99 Puder ładny, podoba mi się. Pierwsze wrażenie, jak najbardziej e, ok. No dobra, delikatnie. No nie wiem, czy to widzicie. Może o, o tutaj. Delikatnie ma takie właściwości rozświetlające, i skoro jestem przypudrowana, oczywiście już mam tu puder na bluse. To dwie kwestie. Jak widać, w tle jest enzo, ale w tle również zmieniłam tło. Jest jaśniejsze, i wydaje mi się, że nie będzie się już tak wiele rzeczy zlewać. Bo dodatki raczej mam zawsze w takiej beżowej tonacji, chciałam tło trochę rozjaśnić. A po drugie, zanim przejdziemy do produktów, to chciałabym, żebyście upilnowali.

Jutro mojego Insta Story, czyli w niedzielę, ponieważ będę zadawać pytania do QA, bo nie było już ponad rok czasu QA. Więc jutro w niedzielę, albo jeżeli oglądacie ten film w niedzielę, to nawet dzisiaj. Zapraszam Was na mojego Instagrama i tam możecie w kafelku, będzie właśnie takie okienko do zadawania mi pytań. Tam możecie zadać mi właśnie pytania do następnego filmu, bo będę chciała, aby ten film pojawił się właśnie jako kolejny, czyli w środę 17 sierpnia. A jeżeli nie macie Instagrama, to jest jeszcze jedna możliwość, napiszcie do mnie maila na kitulecbeautymaupa.gmail.com Oczywiście niezależnie czy napiszecie na mailu, czy napiszecie na Instagramie, Wasze dane pozostają anonimowe, potrzebuję od Was tylko pytań. No i dobra i zaraz będziemy przechodzić na przybliżenie, ponieważ na oczach mamy do przetestowania paletę do oczu, po prostu sugar powder Eyeshadow Palette by Claudia Cukier Puder. Tutaj w tej palecie nie mamy lustereczka i mamy tutaj 10 cieni, z czego jeden jest z drobinkami. Cztery są błyszczące i reszta to maty. I to jest taka w miarę neutralna paleta, więc wydaje mi się, że zrobimy w miarę symetryczne oczy. Pewnie cieniowanie podstawowe zrobimy tymi brązami, a po prostu na jednym oku nałożymy inne błyski, na drugim oku nałożymy kolejne błyski, więc postaram się oczywiście jak najwięcej cieni z tej palety użyć. I później mamy jeszcze maskarę do Wytuszowania rzęs. Więc to by było na tyle. Przechodzimy na przybliżenie. Wykończyłam jeszcze twarz oczywiście paletą do twarzy orientalną z Glam Shopu. Na ustach konturówka Pierre na Lipmatic 07 i piegi pisakiem do piegów z Bel zrobiłam. No i przechodzimy do oczu. No i tak, tak jak mówiłam, pewnie to podstawowe cieniowanie zrobimy tymi trzema matami i zrobimy to na obu oczach, a później będziemy bawić się błyskami. I zacznę od cienia Coffee, na razie nie będę tutaj e, się zabezpieczać, zobaczymy czy będę musiała czy nie. Jedyne czego na razie brakuje mi w tej palecie, no to oczywiście mm, lusterka. A paleta kosztuje 70 zł, więc no, nie wiem czemu. No, moim zdaniem można by to było coś wsadzić, ale miejmy nadzieję, że cienie po prostu obronią tą paletę. I to będzie tylko taki mały minus. Na razie ten cień bardzo ładnie się tutaj nanosi, blenduje, więc od razu na drugim oku to samo. Oczywiście, bo nie powiedziałam tego, co zawsze mówię, oczywiście przypominam o tym, że na powiekach nie mam żadnej bazy, nic co w jakikolwiek sposób mogłoby pomóc tym cieniom. Nie ma tu nic lepkiego, więc cienie nie mają do czego się tu lepić. Ten kolor mi się bardzo podoba, taki... Typowo neutralny brązik. Bardzo fajny odcień właśnie do takiego zaznaczania, załamania powieki, jeżeli chcecie zrobić bardzo delikatny makijaż, to takim cieniem można sobie zaznaczyć załamanie powieki, dolną powiekę i wsio. Wystarczy. Teraz cień monchary i tym samym pędzlem. i będę go mieszać z tym kofi i rozcierać ku górze. No powiem wam, że bardzo, bardzo podoba mi się to połączenie. Wyszło, wychodzi cały czas neutralnie, nie jest za ciepło. Więc to samo na tym drugim oku. Teraz ten najciemniejszy cień bons. I nie widać tego w kamerze, chyba. Bardzo delikatna osypka się zaczyna robić. Więc, jak na moje zdolności, to naprawdę jest super. I od razu ciach na dół. No, powiem Wam, że potencjalnie to mogą być moje ulubione matowe brązy. Bardzo mi się podoba, jak te brązy wychodzą. Nie podoba mi się, że fokus mi ucieka. No i blenduję, rozcieram. Monoshery jeszcze tu po środku, tak nałożymy. Pigment tych cieni jest świetny, naprawdę. Sztosik. A tutaj sobie nałóżmy Pink Drink. Uuu! Fajny taki pastelowy róż. I jeszcze mamy tutaj taki jasty beż oat milk. Zobaczymy jak się u nim czyści, czy ładnie, czy się to, no, tu ładnie. Chciałam powiedzieć, czy nie wyjdzie coś, świecie brudnego z tego połączenia, ale ładnie. Tak. Mhm. No bosko się blendują te cienie. I większym pędzlem dalej ten Oat Milk. I zobaczmy od spodu. Mhm. Pięknie. Maty, sztosik. Jeszcze trochę sobie poprawię cieniowanie. Tam gdzie było nierówno. Już nie dokładam żadnego cienia, tylko pędzlem który był po Monchery. Tutaj poprawiam. No i czas na błyski, przestroga na przyszłość. Chciałam wziąć ten Coco blink na cień, na cień, na pędzel i on jest bardzo, bardzo mięciutki. U, bardzo. Więc należy uważać, żeby go tam nie wgnieść za bardzo. No, ładny. I obok mam brown sugar. Mhm. Bardzo ładnie się to łączy. Na ten Coco Blink trzeba bardzo, bardzo uważać, żeby mu nie zrobić krzywdy w palecie, żeby wam się nie pokruszył. No i oczywiście błyski nakładam na sucho, jak wszystko. A teraz tutaj flamingo. O, ładne. To jest taki rose goldowy. Nie jest mocno różowy. Znaczy jest różowy, ale nie jest tak mocno różowy, jakbym się tego spodziewała na samym początku. I mam jeszcze ten honey mango. Zmieszam z tym różowym. Jedyne co, to możecie zwrócić uwagę na to, że te cienie błyszczące są dosyć sypkie, dosyć lotne, więc albo dobrze by je było nałożyć na jakąś bazę. Albo po prostu delikatnie zgiwi pracować. Ale tak to makijaż sztosik. Dobra, zrobię sobie kreskę. Zaraz wracam. One hour later. Kreskę tym razem zrobiłam przy pomocy cienia w kremie z Glam Shopu, Mleczna Czekolada. No i teraz mamy do przetestowania maskarę. Podkręcam sobie rzęsy tą zalotką, o której wam wspominałam w ulubieńcach. No i tuszujemy. Co prawda moje rzęsy się zagęściły, ale nie są długie. Ale zobaczymy. Szczoteczka silikonowa. Uuu! Jak to precyzyjnie tuszuje. Uuu! Uuu! Osztos! Um, teraz tak, spojrzę się do góry. Może to będzie widoczne. Ale ładnie ona rozdziela i pogrubia, zagęszcza. I szczoteczka nawet po pierwszym wyjęciu z opakowania nie jest obklejona tuszem. Ale ładnie rzęsy są podkreślone. No tylko trzeba mieć długie rzęsy, tak? Bo ona nie wydłuża, ale... Bardzo ładnie rozdziela i zagęszcza. Jeszcze tu wytuszuję. Ja i tak zaraz przykleję sobie y, sztuczne rzęsy. Ale, wow. No, dawno nie używałam maskary, która tak ładnie rozdzielałaby rzęsy. Bardzo dobra szczoteczka. Mega. Dobra, przykleję sztuczne rzęsy i wrócimy z tą maskarą na dolne. Dobra, zobaczmy teraz, jak to będzie wyglądać na dolnych rzęsach. Jak widzicie, ta maskara daje taki delikatny efekt. Bardzo dobrze te ząbki rozdzielają. Mm, I to jest pierwsza warstwa. Więc efekt jest bardzo delikatny. Trochę na dolnych rzęsach, jak chcę wjechać głębiej, to widać, że trochę tu się pobrudziłam. Ale no, i spróbujmy jeszcze raz. No, z pewnością jeżeli macie długie rzęsy, to nie będziecie się tak brudzić jak ja, ale Ładnie je. przede wszystkim bardzo ładnie rozdziela. No i przechodzimy do ust. A z kolei do ust mamy cztery błyszczyki. wierzają dla Was słocze, mamy mm, dwa błyszczyki, które są z drobinkami takimi brokatowymi i dwa gładkie. I tutaj mamy jedynkę oraz dwójkę. Flamingo i Kira Kira to są właśnie te z drobinkami, te błyszczące, a y, trójka i czwórka... To są gładkie błyszczyki. Bardzo interesuje mnie ten odcień 3 Natural. I one też bardzo ładnie pachną. Mmm. I jest. Mm, to jest bardzo gęsty błyszczyk taki mm. Trójka ładna. Podoba mi się. I. Trochę, trochę włosy się ukleją do tego. Mm, czwórka, Pincobello. W sumie podobnie wygląda. No, te gładkie są ładne i... Mm, ale to dobre! No ale moim zdaniem, dla mnie osobiście, tak? Ja będę wolała trójkę, bez I nawet jak, jak się odciśnie ten błyszczyk, to pozostaje taka fajna warstwa, taka nawilżająca, bym powiedziała. Kira-kira, dwójka. Eee, ładnie się błyszczy. Jak widać, te drobinki są takie chłodne. To jest właśnie ten odcień. Ładnie się prezentuje. Mhm, i te drobinki trochę pozostają. Eee, nawet jak błyszek zejdzie, to te usta się błyszczą. I jeszcze by została jedynka, flamingo. Aha, i Flamingo ma mm, też chłodne, ale a takie różowo-fioletowe drobinki. Mm, ciekawy. Powiem Wam, że może u siebie nie stosuję takich błyszczyków właśnie z drobinkami, ale ten odcień, ta jedynka, Flamingo, podoba mi się. I ten... Mm, Również, te, te z drobinkami również są takie gęste. Usta, usta jakoś mocno nie kleją się. Nie ma większego problemu. No wiadomo, to jest błyszczyk, no to włosy się przylepią. Ładny ten odcień, ale chyba ta, ta co co to była, trójka? Trójka najciekawsza. Według mojego, według moich preferencji. Ale wydaje mi się, że ja już z tymi drobinkami zostanę żarło się No, no dobra. Czas na podsumowanie. Enzo przekupiony, siedzi w tle, możemy, możemy kontynuować. Zanim przejdę do omawiania produktów, to e, szczerze z całego serca gratuluję Klaudi e, stworzenia swoich makijażowych dzieci, bo to jest niesamowite uczucie i domyślam się, jak bardzo e, cieszę się ze swoich produktów. Tym bardziej, że jest się z czego cieszyć, bo te produkty są naprawdę dobre. Są naprawdę spoko. Błyszczyki, bardzo fajne, bardzo ładne kolory. Przypuszczam, że wiele osób będzie zainteresowanych właśnie tymi błyszczącymi, bo też jest w tej chwili taki trend właśnie na błyszczyki z takimi dosyć mocno widocznymi drobinkami, aby te usta były jeszcze bardziej błyszczące, jeszcze bardziej podkreślone. No powiem Wam, że tak jak w tej chwili mam połączenie właśnie tego jedynki oraz trójki, no to. Podoba mi się to, co mam na ustach, a doskonale wiecie, że ja zawsze idę w matowe usta, więc coś nowego, coś innego. Z pewnością będę używać i testować dalej pudru, bo puder zapowiada się naprawdę bardzo ciekawie. Co prawda jest różowy w opakowaniu, ale wychodzi całkowicie transparentnie. Nie rozjaśnia makijażu. Pierwsze wrażenie jest takie, ale później już całkowicie wszystko się neutralizuje je na skórze. No i tu oczywiście no, mam już walnięte inne produkty na twarz, ale mm, mamy tutaj takie drobinki rozświetlające, więc puder bardzo ciekawy. bardziej, że ja jakiś czas temu, czy to było w tamtym roku, chyba jeszcze w tamtym roku kalendarzowy to było. Ezo, gdzie idziesz? Chodź! Wracaj! Chodź! <grym> wracaj! Nie ma. A ty jeszcze nie zjadłeś wszystkiego. Zaraz kończę sieć wytrzymaj chwilę. No i zgubiłam wątek. Z pewnością będę wracać do tego pudru, dalej go testować, dalej go używać. A, mówiłam o tym, że parę miesięcy temu, chyba jeszcze w tamtym roku kalendarzowym, testowałam ogólnie produkty z Klaresy i doskonale wiecie, że na przykład przepadłam i uwielbiam żel do brwi z Klaresy. Więc tutaj nie mam żadnych wątpliwości, że te produkty są dobre. Co do maskary, no i bo poszedł. Co do maskary, no to moim zdaniem jest to maskara dla osób, które mają ładne rzęsy. Jeżeli macie krótkie rzęsy, no to możecie się tylko zachwycić tym, że ona bardzo ładnie rozdziela i nie skleja rzęs, ale bardzo precyzyjnie je tuszuje i bardzo ładnie je pogrubia. Więc maskara jest dobrej jakości. No i paleta do oczu. Jedyne czego mi brakuje w tej palecie to po prostu yy, brak lusterka, ale za to mamy tutaj. Dedykacje, czy to dziennik, czy to ślubniak, a może szałowy makijaż wieczorowy, zawsze jestem dla ciebie buziaki Klaudia puder. Miła dedykacja, ale wolałabym, żeby na przykład dedykacja była z tyłu, a w środku mieć lusterko. Ale to jest szczegół nie każdemu to lusterko jest potrzebne do szczęścia. Najważniejsza jest zawartość palety, a cienie są na naprawdę dobrym poziomie, maty są zarąbiste, z pewnością do tych matów będę wracać. Co do błysków, co one trochę suche, więc dobrze by było je wklepywać sobie na bazę. Aby wam się nie sypały w trakcie aplikowania, ale też nie było żadnego problemu, aby to zgarnąć. Przy tych brązach też nie pojawiała mi się osypka, więc cienie są naprawdę spoko. Paletę mogę polecić, tak jak i całą tą kolekcję. Kolekcja ogólnie podsumowując, bardzo dobra i tym bardziej w bardzo dobrej cegie, bo tak jak mówiłam na początku, całą tą kolekcję możecie kupić za 150 zł z hakiem, więc rzadko kiedy można kupić spoko kosmetyki w takiej cenie. No i w dzisiejszym filmie to by było na tyle, już kota nie będę trzeci czy czwarty raz ściągać, ważne, że chociaż na chwilę się pojawił. Jeszcze na sam koniec przypominam o tym, że jutro albo dzisiaj, w zależności kiedy oglądacie ten film, czyli w giedzielę, będę zbierać pytania do Q&A na moim Instagramie i możemy przechodzić do ogłoszeń parafialnych. Jak to z zwykle ma miejsce, przypominam o tym, że wszystkie informacje będą zawarte w opisie na dole pod tym filmem. Przepraszam, że ten film jest e, krótki jak na mnie, ale w następnym filmie z pewnością e, nadrobię ten czas antenowy. No i e, przypominam o możliwości subskrybowania kanału oraz wciśnięcia dzwoneczka, aby dostawać powiadomienia, kiedy pojawi się kolejny film na kanale. Jeżeli materiał przypadł Wam do gustu, to poproszę o kciuka do góry, zapraszam na mojego Instagrama i mam nadzieję, że już niebawem widzimy My się w kolejnym filmie. A więc do następnego i na razie.